Dzień dobry, witanko i wszelkie serdeczności w waszą stronę. Adamo z tej strony, kłaniam się nisko. No, kolejny unboxing, jak już widzicie w tytule, obiecany też ostatnio na poprzednim unboxingu naszych tutaj rzeczy do czyszczenia płyt winylowych, igły itp. itd. One sobie tutaj leżą, jak widzicie. Ładnie sobie tu odpoczywają i czekają na swoją kolej. A tutaj w kolejce już właśnie mamy kolejną paczuszkę. Ta paczka odnalazła dom i miejsce tutaj właśnie w tym naszym studio po długiej drodze z NRDFN-u, czyli po prostu z Niemiec, i mam tutaj niezbędne narzędzie ku temu, aby posłużyć się nim i otworzyć tę paczkę, i zaraz tutaj wybuchną emocje, bo zobaczymy razem, jak te płyty wyglądają, co to za płyty w ogóle. No, ja już tu mniej więcej wiem, czego mogę się spodziewać. No, wy za chwilę też już będziecie też taką wiedzę posiadać. Zanim to jednak nastąpi, no muszę tutaj tym moim nożykiem się troszkę posłużyć delikatnie, żebym tutaj gdzieś do jakiejś płyty się nie dostał przypadkiem. Nie, to nie będzie miało miejsca. Zrobimy to tak, że ja o, tak się tutaj przejadę leciutko. O, właśnie. I to już chyba powinno być to. Ok, pierwsza warstwa już za nami. Druga warstwa już za nami. O, jest. Już się ukazują tutaj te płytki. Dobra. To czekajcie, ja też zrobię tak, że ja sobie tutaj boczek nadetnę, żeby one mi ładnie wylazły z tej paczuchy. Tutaj lewą ręką to muszę ostrożnie bardzo. Okej, dobra. No, już jesteśmy w domu. To już je tutaj wyciągam, wyłożę na biurko i będziemy zaraz zaczynać. Unboxing płyty winylowej, jak wspomniałem, kolejna paczucha płyt winylowych do grania. Kurde, a się tutaj nasyfiło. Kolejna paczucha do grania, kolejne zajebiste baty winylowe na nasze audycje i audycje Mega Party, czyli z lat 90. i audycje Impreza na Maxa, czyli to, co będziemy grać już po latach 2000. Widzę, że chyba każda płyta tu jest wyciągnięta z etui. No, tak to jest tutaj zrobione, żeby chyba była, chyba żeby paczka była grubsza, nie wiem. Nie wiem w jakim celu, ale jest tutaj oddzielony winyl od pudełka, od etui. No dobra. To startujemy. Zrobię sobie tutaj też miejsce. Telefon położę, żebym miał tutaj gdzie odkładać te płytki, moi kochani. I tak, no pierwsza to jest Future Breeze Mind in Motion. Mind in Motion, Future Breeze. No, czyli takie trensowe klimaty. I tu jest Junk with Junkies Remix, Tandu i Van Bellen. O, tego tu nie kojarzę. Kolesia. Dobra, kolejna. Kolejna z płytek. Ja już sobie tutaj będę wkładał te płytki do tych. No, gdzieś to las czeka. Nie wiem, czy to słychać. O, jak się dobrze słuchacie, to słychać naszą tolę. Gdzieś ktoś chyba gdzieś tam próbuje się do nas dostać, a tola broni swojego terytorium. Dobra, i tu jest tak. Smoking Beats Volume 1. Hatris Presents, Hotbox i Cuban Cigar. To jest hausik, hausiki, takie zajebiste hausiki. Bardzo fajne, bardzo rytmiczne i dynamiczne i porywające wręcz, bym powiedział. No tutaj Hard Trensik, Alex Butcher, More and More, czyli no cover Captain Hollywood Project. No i Alex Butcher taki robi fajne, mocne te wersje. No i ta też taka jest. Na pewno. Okej, okay, tutaj co? Aha, tu jest też. Też hard trensik. Bardzo, bardzo fajny numer. Taka mała petardka, by można powiedzieć. Kurde, to się tak jakoś długo wkłada te.
Nie wiem, dlaczego oni to powyciągali z tych... Jeżeli ktoś z was wie, jaki jest powód, dlaczego te paczki przychodzą... Już chyba czwarta czy piąta paczka przyszła tak, że rozpakowane są płyty z etui. No nie wiem. Tu jest Airheads i Stanley... jak to jest? Stanley Here I Am, czyli też cover Eminema i Dido, Weipenberg Walk Side Remix, a z tej strony, aha, to jest IB, no, zajebisty też numer, bardzo fajny. Tu jest płytka, którą już posiadam w swojej kolekcji, ale jest już troszeczkę, że tak powiem, nadgryziona zębem czasu, mówiąc delikatnie, i zakupiłem sobie jeszcze raz DJ Antoine in Mad Mark Session, szósta edycja, i z tego albumu pochodzi ten taki cover zajebisty You Not Alone House'owy, który dosyć często gram, na tamta płyta już, że tak powiem, swoje przeszła, a to była bardzo tania, dlatego też kupiłem sobie egzemplarz, żeby miał taki fajny, nowiutki. Kolejna house'owa petarda, Jam Control, Dubstar. Dużo takich numerów nieznanych może się tutaj pojawić. I tak też jest. I tutaj jest petarda Speed Garage'owa z 98 roku. I to jest, słuchajcie, Dance i DJ Lee, Rosemary 98. To jest zajebisty bat. No i tak, i tu już lecimy takimi bardziej, widzę, trensikowymi, bo tu jest Fragma, Time and Time Again, i tu jest po prostu jeden remix, który mnie na łopaty rozwala. Będzie grane niebawem. Kolejna Fragma. Kurde, no ale co z tym wkładaniem tych płyt? Ale niech tak będzie. Kolejna Fragma, słuchajcie. Tu już się pojawiła, Say That You're Here, i tu są wersje takich właśnie wykonawców, Riva, Liquid Love i Riva, Riva Dub Mix, czyli dub bez wokalu wersja. Tu jest, jakoś to... No nie wiem, no chyba tak to jest. Dobrze, tu jest coś chyba, czego nie zamawiałem, bo nie pamiętam, abym to zamawiał. Czyżby jakiś bonusik albo pomyłka? Bo, czekajcie, jeszcze sprawdzę. O, sorry, bo w mikrofon mi się tutaj pykło. Sprawdzę, czy coś takiego tutaj było? No nie wiem. Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy to jest te etui z tej płyty, bo coś mi tu nie pasuje. To nie jest Mobis po prostu, a sam tytuł, który jest tutaj na tej okładce, niczego mi nie mówi. Odłożę to na bok na chwilę tutaj, bo tu chyba będzie coś nie tak. Tak mi się wydaje. Tu jest Electrochemical K, numer, który się nazywa Sweet Darling. I no, nie widać tu nic za dużo, okładka też jest bardzo małą czcionką tutaj wydrukowana, że po prostu nie widać za bardzo. O, tu widać tytuł gdzieś, tylko, o, ale też nie, niezbyt wyrazisto, czyli elektrohausowa petarda. Kolejny elektrohausik, który jest zajebisty, i to jest, moi drodzy, Sander Klingberg, This is not Miami. To jest zajebisty wad. Też będzie ciosany. Będzie ciosany często i gęsto. Nie ma to tamto. Kolejna petarda, tym razem spod znaku Happy Hardcore, Charlie Low Noise i Mental Tio Stars. Ach, to jest też jazda. Ostatnio zakupiłem sobie Your Smile na winylu, a dzisiaj przyszło
przyszła płytka Stars. Zajebisty. Zajebisty bacik. Aż mnie tutaj poczesało. No, nie wiem, czy widać. O, jak łapy stoją na samą... Łapy, włosy. Na samą myśl. To jest masakra. Kurde. To są fajne emocje, słuchajcie. Takie, jak już na samą myśl tego, jak ta płyta wybrzmi, co się będzie ze mną działo. Barcode Brothers, Dudu. Też niedawno zakupiłem flutę. Czyli flutę, jak to się mówi, nie wiem. A teraz Dudu, czyli ten w sumie wcześniejszy utwór. Też jest bardzo fajny. Nie ma co. Będzie granko, czyli audycje następne się zapowiadają z batami, które jeszcze nie były u nas grane. Flying to the Moon i Blank and Jones, czyli też trensowo tutaj fajnie sobie zagramy. Kolejny house'owo-komercyjny numer, czyli Madhouse Like a Virgin, cover Madonny oczywiście, jak to Madhouse mają w zwyczaju. O, proszę, i to już nie ma, już jest płyta wrzucona do etui, może dlatego, że nie ma tej papierowej przykładki, nie wiem, DJ Cut i Ibiza United KK Project, też jest zajebisty taki progresywny house. DJ Cut z taką rurowym, basem. To jest Horny United Good Time. To jest po prostu zajebisty bacior. Tu jest jeden numer na tej płycie, bo jeszcze tylko sprawdzę. Tak, tutaj na drugiej stronie nikogo nie ma, nic nie jest nagrane. I tu jest tylko jeden numer, Gym Tonic Remix. I to jest po prostu house'owa petarda. No, tutaj też Brooklyn Bounce w remixach Bringing Back. Zajebiste wersje. Svensson Gillen po prostu daje radę. No i Derp też taka mocna. Ale ten Svensson to jest masakra, nie? Ta wersja jest rozwalająca. Love and Proud w original i instrumental. Tego też nie miałem. Miałem tą płytę kiedyś, ale gdzieś tam mi zaginęła po drodze. No i tu jest coś, co moja żona Zuzanna uwielbia. I w sumie ja też. To jest też house'owy numer, David Vendetta, Unidos para la Musica. I tu jest wersja Cosa Nostra Remix. Jest po prostu zajebista. Lata 90. Eurodance Business. Diaba da biabo. Taki też pod house'owe brzmienia podchodzi. Też mega, mega, mega fajne. Sunblocks. O, to właśnie myślałem, że ten Mobis to jest z tego. To jest Sunblocks. To jest Mark Van Dale, Enrico, with Enrico Mix. I Greenfield Sandwich Mix, czyli Holandia pełną gębą. Tutaj chłopcy z Clubheads, no i tam reszta przyjaciół. Fajne wersje, fajny numer ogólnie. Też tak, nie znałem tego wcześniej za bardzo. I tu jest tak, Bee Gees i If I Can Have You. Tylko że w remiksie Disco Boys, czyli no house'owo i bardzo fajnie, no super. Kolejna płyta to 666 Bomba i Confusion. Ach, to też będzie też bacisko. Nie współmierne. A tutaj co nie ma? Czekajcie. O. A tutaj w samych papierkach, ale gdzieś mam tekturowe. Chyba pewnie było tak to napisane. Future Beats, Heaven Above. Jest tutaj taka płytka. Czyli też kolejne Future Beats. No i tu też w samej papierowej. Tu i ICMC, Music for Money. Czyli Eurodensik. A tu jest coś... no co na pewno jest coverem albo mashupem, jest Asher i versus Kitchen Crew. No i to było, że to jest i nie było odsłuchu tam ani na YouTubie, ani na Discogsie. I tu jest, widzę na jednej stronie, są dwa nagrania, na drugiej nie ma nic, czyli jakiś white label, taki unofficial pewnie. No, zobaczymy. Wziąłem to w ciemno. No i tutaj elektrohausowa petarda też,
dosyć taka niezbyt popularna. Patrick and Timo i tu jest Do Rise So Good z Superstara, czyli no, wytwórnia jest zacna i fajna. Tak się prezentuje. No to wychodzi na to, że tu jest jakiś taki dodatek. Pan chyba płytę dorzucił, albo po prostu mu paczka się domykała za bardzo i wypełnił ją, albo dał mi tutaj bonusik. Nie napisał tu nic. Zaraz mu tu wyślę słowa podzięki, ale wcześniej te płyty gdzieś tam jeszcze sobie przesłucham. No i tak to wygląda, unboxing. 29 płyt, no z tą dodatkową no to jest 30. Za co zapłaciłem w sumie 128,95 euro. No to daje gdzieś na polskie 604-605 zł gdzieś, no 6 stówek. Także tak. Unboxing, moi drodzy, właśnie tych płyt się zakończył. Mam nadzieję, że będziecie z nami słuchać tego na audycjach, tych miksów fajnych, tych batów, które tutaj specjalnie zakupiłem. No i co? Zapraszamy w każdy piątek po godzinie 21 tutaj do nas na kanał. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, no to bardzo proszę to uczynić. Jakieś tam łapeczki w górę też jak najbardziej są mile widziane, gdyż to podobno tam zasięgi poprawia, ale my i tak te zasięgi nasze, no to są jakie są. Bardziej to robimy hobbystycznie i dla tej naszej grupy społecznej, która się kręci wokół nas, aniżeli gdzieś tam iść tam gdzieś dalej w świat. Chociaż no fajnie by było, jakby gdzieś docierało to do większego grona. Może kiedyś to się uda, ale nic na siłę. Dzięki bardzo wszystkim, że zostaliście do końca. Aha, i słuchajcie, no to dobra, to do końca, nie? Do końca, jak to został, to niech w komentarzu napisze. Zrobimy taką zabawę. Płyty. O, graj tam dobrze. To niech napisze w komentarzu, graj tam dobrze. Graj tam dobrze. Kto został do samego końca, bardzo proszę w komentarzu napisać taki tekst. No i jakieś kilka słów, jak tam macie ochotę też tutaj. Dzięki bardzo wszystkim. Dzięki donatorom też, bo to dzięki nim też część tych płyt oczywiście tutaj wpłynęła i jest do zagrania. I widzimy się na naszych audycjach. Serdecznie pozdrawiam. Adamo. Cześć, cześć. Bye.